Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mamy czarny tydzień transformacji energetycznej, ale nie z uwagi na procedowaną ustawę. Otóż w sobotę rząd Niemiec ze względów czysto ideologicznych zamknie 3 ostatnie elektrownie jądrowe. Proponuję minutę ciszy dla tych 3 ostatnich elektrowni jądrowych w Niemczech. Cieszę się, że w Polsce transformacja energetyczna idzie w zupełnie innym kierunku niż w Niemczech. Że idziemy w energetykę jądrową, teraz mamy ustawę o prawnym unormowaniu elektrowni szczytowo-pompowych, tak żeby to było zawarte w jednym akcie. Ta ustawa ma to zmienić. Ustawa ma też przygotować szereg regulacji dotyczących inwestycji, takich jak elektrownie szczytowo-pompowe. I można powiedzieć, że to jest krok w kierunku tej prawidłowej, innej niż w Niemczech, transformacji energetycznej kraju. I rzeczywiście potrzebne są nowe rozwiązania do magazynowania energii z elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, ale ta ustawa po pierwsze jest niezgodna z konstytucyjną zasadą równości, a po drugie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Otóż przepisy te zawarte w ustawie mogą być zakwalifikowane jako pomoc publiczna. Jeżeli takie przepisy, które mogą być zakwalifikowane jako pomoc publiczna, nie są uchwalane w ramach czy po uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej, to w przypadku naruszenia tej zasady taki zwrot może podlegać, takie wsparcie może podlegać zwrotowi. Co więcej, proponowane przepisy tej ustawy są sprzeczne z zasadą równości prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na dyskryminację branży prywatnej. Dobrze wiemy, jak sektor publiczny radzi sobie na wolnym rynku, czy to chodzi o energetykę, czy inne branże. Niestety rząd ma tylko jedno rozwiązanie, to rozwiązanie PRL-owskie, że to państwo ma się wszystkim zajmować, od bankowości po energetykę. Nawet jeśli to są niezbyt skomplikowane sektory działalności gospodarczej, to i tak rząd chce się tym zajmować. Jak rząd radzi sobie w energetyce? Bardzo dobrze wiemy. Ile lat już trwa budowanie elektrowni jądrowej i na jakim etapie jesteśmy? Dobrze wiemy. Ile zmarnowaliśmy złotych, znaczy państwo zmarnowali na budowie bloku elektrowni w Ostrołęce? 1,5 miliarda, bo trzeba było go wyburzać. Jak liczne są awarie bloku węglowego w Jaworznie? To wszystko dobrze wiemy. Dlaczego nie zostawić tego sektorowi prywatnemu? Ta ustawa niestety wspiera tylko i wyłącznie sektor publiczny. Ja chciałbym, żeby takie elektrownie powstawały, ale żeby to sektor prywatny je zbudował. Dziękuję bardzo.